Hej, hej, witajcie drodzy widzowie. Mamy dzisiaj AVLinux. Będziemy sobie testować. To jest płytka DVD i łyskę menu tutaj niby powinno być, ale widocznie pożarło się z tym plankiem, czy co to jest. I zdechło. Desktop settings. O. Takie mamy tapetki, coś tutaj. No właśnie, nie zgadzały się te sumy kontrolne i wygląda na to, że część tego się wyłożyła. Nie szkodzi. Dopóki coś możemy tutaj zrobić, nagrać, to sobie przynajmniej popatrzymy. To z jakiegoś japońskiego serwera było pobierane, także nie będzie żadnego chodzenia po internecie ani nic, tylko po prostu tutaj sobie sprawdzimy, jak to mniej więcej wygląda i to tyle. Może, jeżeli będzie tutaj coś fajnego, takiego, co mnie naprawdę zachwyci albo przynajmniej zainteresuje, no to to sobie pobierzemy jeszcze raz i zobaczymy, czy te uda się bezbłędną wersję pobrać. Blender. Tutaj nie spodziewałem się, żeby to Spotify, Hydrogen, Mix, Digital Audio Workstation, Ado, Q-Eject Control, Syn. To jest ciekawe. Nie pamiętam, żebym to kiedykolwiek testował, ale zobaczymy. Blender 7.9. Można sobie poprzesuwać. Jak z tego wyjść? Nie za bardzo wiem, bo tych pasków nie ma, to niewykluczone, że się po prostu tam niektóre rzeczy nie dograły na tą płytkę. No trudno. Spróbujemy Alt F4. Zadziałało. Co tutaj jeszcze? To. Cinener! Old schoolowy taki ten. After continue. Ciekawe to jest. Welcome to Cinerara. File. Edit. Ktoś, tak, to jest jeden z najstarszych. Programów do montażu wideo. Tam przez jakiś czas nie rozwijali tego. Tutaj mamy audio effects jakieś. Video effects. Video transitions. No kto wie, może właśnie pobiorę tą wersję control. Nie, nie. Alt F4. Po
kolei trzeba te okienka zamykać. To zobaczymy, czy to się samo otworzy, czy trzeba tego jacka, żeby to wystartowało. Using a development version, this helps us. Dobrze, zobaczymy. No, nie można nawet tego... Spróbujemy na alcie przenieść. Tak, na alcie się... Alt i można przenieść to. Zobaczymy. Plum, plum. Tak. Nie, nic nie słyszę. To pewnie jednak trzeba z jackiem. Alt. F4. Alt F4. Discard. Aha, to jest Cinelera. Syn się nazywa. Q-Jack Control. Tego Wilbera to znamy. Ten, to ma być niby wilk. I nazywa się Wilba. W niektórych wersjach tego gimpa to ten Wilbay, o, tutaj jest taki, że jak się file new, okej, to można właśnie tego, tylko pędzelek trzeba włączyć, pędzel. I nieco go zmniejszyć, tutaj size, tak przynajmniej dotąd. To chyba trzeba przesunąć, tak? O, i teraz już jest mniejszy. I teraz jak się pomaluje, to on ma różne wersje. Takie z kwiatkiem, i z papryczką, i z pędzelkiem, i bez niczego. To jest jeszcze jakaś różyczka, czy taki kwiatuszek. Takie słoneczko. Przepraszam cię, wilku. Tutaj cię... O, tak cię określimy bardziej. Co to jest? Jakiś 3D. A to takie. A to takie. Jaszczureczka. Gitarka. Cudowne. Jak z tego wyjść? Tutaj Ctrl Q. Powinno to zamknąć. Ctrl Q. Discard changes, bo nie zależy nam specjalnie to, co to jest. User manual. O, fajnie. Może coś do poczytania. Ja to nie pierwszy raz, tak w zasadzie to śledzę już od lat, rozwój tego distro. Ono jest takie bardziej trochę mniej wygodne, bym powiedział, niż Ubuntu Studio. Ale właśnie kilka ma... tak, mniej wygodne niż Ubuntu Studio i... Sparki Multimedia, to jest w zasadzie jedyna konkurencja. Tam jest kilka jeszcze innych takich multimedialnych dystrybucji, ale no w zasadzie rządzą te dwie, Sparki Multimedia i Ubuntu Studio. Jeszcze raz sobie może ten jest taki chillowy. Mouse. I tutaj jeszcze zobaczymy. Applications. Więc tak, settings. No to settings, jak to settings. Workspaces. Keyboard. AVLinux. Assistant.
to jest? Zaraz się przekonamy, mam nadzieję. Enable or disable running scripts at boot. Enable automatic mount all partitions. Disable automatic mount of all partitions. Kill a program that is not responding. Run RT performance diagnostic. Configure Wine staging. Customize. Change systems locale. Apt. Sys editor. Edit grab. Change keyboard settings. Exit. Zobaczymy, czy to będzie duży. Tak, to jest terminal emulator, a to jest root. Zobaczymy. Tutaj jest inne hasło dla roota. Coś nie chce działać tutaj. A tutaj applications terminal. Nie chce działać terminal. A ten terminal? Tak, on tam ma taki password. Jest podany na ten password niby na tej stronce, to jest bodajże AVL AVL64 admin, czy jakoś tak, nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Bo sobie na wszelki wypadek właśnie root password. Tak, AVL64 admin. Admin. Okay, save for the session. I co? Dalej nie ma? Applications tutaj, no nie chce się otworzyć. Nie wiem, może tu w accessories desk manager graphics flameshot, co to jest? Nie wiem. Też chyba flameshot. O, tutaj się coś pokazało. Co to jest? Select an area with the mouse, press accept. Please enter to capture the screen. Mouse or will. Nie, bo to się może zważyć z tym Simple Screen Recorderem. Trzeba będzie po prostu zobaczyć. A może to jest tylko. Może to jest tylko zdjęcie ekranu? Miejmy nadzieję. Escape. No dobra, jeszcze raz. Create documents, application, settings, accessories. Może.
może stąd się ten manual otworzy, albo po prostu to jest może taka niedoróbka, że nie pobrało całego tego, albo tam się jakoś skorumpowało to, to ISO. Nie dociekniemy. Trzeba po prostu będzie je na nowo spróbować pobrać to ISO z innego serwera może. I zobaczmy, co będzie. Inkscape, no to Inkscape FileZilla Transmission XChat Kala Asunda Sidiripa Snapshot UI AVLinux Kala Control Clementine DVD Fado Mixa FF Multiflex GitarX Helm. Ten helm to było ciekawe dosyć. O ile dobrze pamiętam muzyczkę, ale tutaj chyba nie będzie słychać tego z tym Simple Screen Recorderem. No zresztą zobaczymy. Aha. Nie słyszę. Mint. Jack system. No właśnie. Escape. Hold F4. Nie zadziałało dobrze. Office to tylko taki na lipę trochę. System. O, Unet Botin. To jest do robienia takich tych startowych. A tutaj może ten ekstern się otworzy. O, no. Set xgivemap.pl OGM. A teraz na alcie najedziemy. Tak, niby się da, ale... co? Minus M. No. Pięć, cztery. No i co? Exit. Zamknął się. No to co? Tak sobie wstępnie to obejrzeliśmy, jak to wygląda. Może Citala, co to nie, tego nie znam. Sugarcane, tego też nie znam. To jest pewnie jakiś syntezator może? Co to jest? About Bit Slicer. Nie wiem, dlaczego ktoś by chciał sobie siekać bity, no ale widocznie jest to przydatne. Find point, slice points do muzyki. Dalej. Pulse
Source audio polyphone data to some XFL Yoshimi. Chyba trzeba tego Yoshimi też przepuszczać przez. No, niestety nie słyszę tego. No. Nie słyszę, czyli trzeba prawdopodobnie przez don't save QJack control czy coś tam w tym rodzaju. Settings manager. Panel to pewnie. Launchery. Close. FF multiplex. Ta poprzednia wersja, mam to na płycie, no niby działa. Także może do tego wrócimy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to kogoś zaciekawiło na tyle, żeby se pobrał to i sam sprawdził, czy to mu się do czegoś przyda. No i dziękuję za obejrzenie tego. O, tutaj jest QJack Control. Tak, dziękuję. O, stop. Session. Messages setup default microphone. Okay. After restarting. Okay. Stop. Quit. Jeszcze raz, powiedzmy, gdzie to było. Dosyć skomplikowane i to trzeba byłoby poświęcić sporo czasu, żeby to rozkumać. Zobaczymy jeszcze raz. No, no i znowu chodzi niby, ale stopped. Stop. I teraz start jeszcze raz. I zobaczymy teraz, czy ta Karla zadziała, czy tam ten Yoshimi. Aha, no to tylko trzeba będzie applications, multimedia, Yoshimi. I tutaj connect. No. Alcie, da się na lewym alcie, tak, lewy alt i przeniosło MIDI, alsa MIDI through, Yoshimi, system, left right, do systemu,
default. Dobra, to. Tu. Connect. W zasadzie powinno być oba chyba na shifcie, tak da się. No i zobaczymy. Nadal nic nie słyszę. Show stored. Arpeggios. Hyper arpeggio. Nic nie słyszę nadal. No nic, trudno. Będziemy walczyć dalej. Control F4. Nie, Alt, lewy Alt F4, lewy Alt F4, lewy Alt F4. Lewy Alt F4. O. Może teraz zobaczymy, co nam się tutaj ponagrywało. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Niemożliwe. Okej. Okay.